Konsekwencje tego rozwiązania dla sceny wewnętrznej politycznej nie budzą takich moich obaw i takiej rozpaczy, ponieważ zmierzanie w stronę konkretyzacji przez wzmocnienie ośrodków władzy w Rzeczypospolitej to coś, co mnie osobiście przypada do gustu. W mętnej wodzie demokracji tacy jak wy, wędkarze, świetnie sobie radzą, więc przeczyśćmy tę wodę, wyklarujmy sytuację. Ale państwo projektodawczy, co innego, kontekst zewnętrzny, międzynarodowy, czyli relacje z eurokołchozem. W artykule 20b w okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów, prezydencji, składów Rady, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział w posiedzeniach Rady Europejskiej. Bierze. Nie może wziąć, jeśli ma fantazję, ochotę, czuje potrzebę, tylko bierze. Nakładacie na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek zatem stawiennictwa, niejako na gwizdnięcie Rady Europejskiej, na forum, które tym samym postrzegacie najwyraźniej jako nadrzędne nad nim. A może minister, może prezydent będzie miał w tym czasie jakieś inne plany, a tu Rada Europejska urządzi sobie posiedzenie i prezydent będzie musiał w myśl tej ustawy. Więc sugeruję, żeby ten imperatywny tryb tutaj zastąpić opcjonalnym. Dziękuję.